zawsze tak jest, kiedy dokonuje się obsady na poziomie castingu, że tak naprawdę wszystko potem wychodzi w pracy. Proszę powiedzieć, jak to jest? Wybrał Pan tutaj pierwszy, drugi skład bądź dublujących główne role aktorów. Jak to jest w pracy? Jak Pan teraz to widzi? Rzeczywiście jest Pan zadowolony ze swojego tak, wyboru? Tak, szczerze jestem zadowolony ze swojego wyboru. Myślę, że to optymalny wybór, jeżeli chodzi o osoby, które pojawiły się na castingu, a mieliśmy 3 albo 4 etapy castingów, także rzeczywiście rzetelnie do tego podeszliśmy i myślę, że został wybrany optymalny skład osobowy. No to jest tak, że aktorzy różnie dojrzewają w trakcie prób. Ktoś prędzej dochodzi do postaci, ktoś później. Natomiast mogę powiedzieć szczerze i z pełnym przekonaniem, że w dniu dzisiejszym, na 3 dni przed premierą, no od tej strony aktorskiej jesteśmy absolutnie gotowi. Każdy z tych aktorów w tej roli wnosi coś innego, wnosi też swoją osobowość, prawda? Gra rolę, ale tak naprawdę transformuje ją przez siebie, więc obie Moli są troszkę inne, bo wnoszą swoją wrażliwość. Obaj Samowie są troszkę inni, obie Ody May są troszkę inne. Także jeżeli widzowie będą, jeżeli spodoba im się musical, jeżeli będą mieli ochotę porównać, to zapraszam, bo te obsady się mieszają po premierze ze sobą, są absolutnie równorzędne artystycznie i to może być nawet ciekawe zobaczyć troszkę inną Moli, troszkę innego Sama, jakby ich emocje przefiltrowane przez ich wrażliwość. Ale wracam do Pani pytania, ja jestem zadowolony ze składu osobowego. No właśnie, bo myślę, że rzeczywiście może to być kolejny hit w Teatrze Muzycznym. Tutaj Pan reżyserował West Side Story, który również stał się hitem. I myślę, że samo właśnie libretto, sam temat wiodący tego spektaklu jest na tyle kuszący, na tyle interesujący, że już dzisiaj można by było powiedzieć, że tak naprawdę mamy kolejny hit. No, ja tak nie powiem, żeby nie zapeszyć, dlatego że przed nami jeszcze próby generalne, a potem przyjdzie widownia, widz, po prostu pojawią się widzowie i to oni zadecydują, czy to jest hit, czy nie. Ja chciałbym, żeby to był świetny spektakl. Jeżeli jeszcze przy okazji, co głęboko wierzę, stanie się hitem kasowym, frekwencyjnym, to znakomicie. To będzie tylko bardziej utwierdzało nas w tym, że zrobiliśmy dobry spektakl. Głęboko wierzę, że tak będzie. Dołożyliśmy wszelkich starań, naprawdę. Przygotowujemy ten spektakl od 2 lat. Jest w każdym calu przemyślany. I oddajemy widzowi gotową historię, tak jak potrafiliśmy to zrobić. Głęboko wierzymy, że widz da się ujeść tej historii. Dla mnie kategoria hitu to jest również warstwa muzyczna. Tutaj niesamowicie nośne są i poszczególne piosenki, i zbiorówki, więc w tym sensie wydaje się... Mam nadzieję, że widzowie wychodzą ze spektaklu, będą mogli nucić jedną czy dwie piosenki. To też zawsze dobrze świadczy o muzyce w musicalu. I rzeczywiście trzeba przyznać, że autorzy zarówno libretta, jak i muzyki stanęli na najwyższym stopniu, że tak powiem, podium, bo rzeczywiście muzyka jest przepiękna. Muzyka jest uwodzicielska, zarówno te piosenki kameralniejsze, jak i partie zbiorowe uwodzą i niosą. Tak samo libretto. Uważam, że jest genialnie przeniesiony klimat filmu w klimat teatralny. Wiadomo, że to są inne media, prawda? Ale środki wyrazu, które zostały użyte w musicalu, w spektaklu teatralnym, też są niezwykle efektowne i w niczym nie ustępują sekwencjom filmowym. Jeszcze jedno pytanie, czy nagracie płytę z piosenkami? Mam nadzieję, że tak, ale tak naprawdę to już jest pytanie do dyrekcji teatru, ono wykracza poza kompetencje reżysera. Na pewno jesteśmy do tego gotowi. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.